Czym jest trading, ile możesz na tym zarobić? Witaj w pierwszym odcinku podstaw tradingu. W tej serii co tydzień będziemy omawiać tematy edukacyjne od tych podstawowych do zaawansowanych. Dzisiaj dowiesz się czym jest trading oraz ile możesz na tym zarobić. Czym jest trading? Trader zarabia na różnicy cen. Chcemy jak najtaniej kupić i jak najdrożej sprzedać dany rynek. Gdzie i jak zajmować pozycje na rynku? To bardzo proste, wyjaśnimy to w kolejnych materiałach. Do dyspozycji mamy wiele rynków, takich jak złoto, ropa, indeksy amerykańskie, czy nawet rynki walut fiducjarnych i wiele innych niszowych rynków. A skoro zarabiamy na różnicy cen, to czym to się różni od inwestowania? Inwestowanie to kupowanie i sprzedawanie danych aktywów w celu zysku w długim terminie czasowym, a trading to tak po prostu bardzo aktywne inwestowanie. Podejmujemy decyzje handlowe w oparciu o Niskie w porównaniu do inwestowania horyzonty czasowe. o dany walor w bardzo długim terminie czasowym, a trader z kolei chce to zrobić na dużo niższym interwale czasowym. Dla przykładu, trader chciałby kupić dany walor bardzo tanio w perspektywie jednej sesji handlowej i kupić na przykład złoto na dołku danej sesji, tylko po to, by sprzedać je w tym samym dniu. Różnice ceny w tym wypadku są o wiele niższe niż u inwestora, ale to nie oznacza, że trader zarabia mniej. Na małych ruchach rynkowych, często wytwarzanych przez rynek w ciągu jednego dnia, trader może zarobić więcej niż inwestor giełdowy, ponieważ jest to uzależnione od wielkości zajętej przez niego pozycji. No a więcej o kapitale, zarządzaniu ryzykiem oraz o wielkościach pozycji w kolejnych materiałach. Na jakiej podstawie trader podejmuje decyzję o kupnie bądź sprzedaży? Tutaj dochodzimy do przewagi w tradingu i istnieją różne przewagi na rynkach. Najpopularniejsze dla traderów to przewaga informacyjna oraz przewaga statystyczna. Przewaga informacyjna opiera się głównie o analizę fundamentalną, czyli o handel oparty o analizę newsów, fundamentalną analizę spółek, śledzenie i interpretowanie wypowiedzi prezesów banków centralnych całego świata, analiza makroekonomiczna i analizowanie sytuacji oraz wydarzeń politycznych. Przewaga statystyczna natomiast polega na znalezieniu schematu, który częściej daje zarobić niż powoduje stratę. Ten model przewagi jest wykorzystywany przede wszystkim w algorytmach handlujących na rynku, ale może też zostać wykorzystany do handlowania detalicznego. Żeby handlować statystycznie, potrzebujesz warunków i przesłanek lub schematów rynkowych, wobec których podejmujesz decyzję o kupnie i sprzedaży. Sam korzystam z tego modelu przewagi. Jak zbudować krok po kroku taką przewagę, to o tym powiemy w następnych materiałach. Więc trader chce, tak samo jak inwestor, kupić taniej i sprzedać drożej. Różnią ich horyzonty czasowe i aktywność handlowania. No a ile może zarobić trader w jeden dzień, w miesiąc, w rok? Tak. No i. Wiem, że to pytanie jest bardzo interesujące dla początkujących na rynku, lecz no niestety przynajmniej według mnie jest ono źle zadane, bo zarobki tradera będą zawsze zależeć od jego kapitału. Trader z kapitałem milion dolarów zawsze zrobi więcej niż trader z kapitałem 10 tysięcy złotych, dlatego musimy skupić się na wyniku procentowym, tak, czyli zarobki pieniężne w zawodzie tradera są dla danej jednostki po prostu nieprzewidywalne. Osobiście, nie mówię tu o no, prawdzie objawionej dla traderów, ale osobiście przyjmuję cel miesięczny dla mojego konta w postaci dwuprocentowego zysku na koncie. I w ciągu roku zakładam więc zysk 24%. Wszystkie większe procenty miesięcznie traktuję jako bonus, a wyniki poniżej 2% jako słaby i źle zarządzony miesiąc. No i wobec tego ja mogę oczekiwać 2400 zł zysków z przykładowego konta 10 tysięcy złotych w perspektywie roku, ale jest to ściśle uzależnione z moją strategią oraz jest to ściśle uzależnione z rynkami, na których handluję. Więc nie mogę Tobie podać liczby, jaką będziesz zarabiał na rynku rocznie, miesięcznie bądź też w ciągu dnia. Nie wiem, jaką przyjmujesz strategię do osiągnięcia zysku, więc wyniki mogą się no, zdecydowanie różnić. Jeżeli nie wiadomo, ile będę w stanie zarobić, to czy jest w ogóle sens się uczyć tradingu? No i no, według mnie tak, bo trading daje dużo swobody, możliwości, pracujesz kiedy chcesz. A dodatkowo, z dużym kapitałem, zarobki mogą być no, naprawdę dobre. I tutaj, oczywiście, mówimy o zarobkach przy dużym kapitale. I wiem, że na przykład dla no, wielu osób kwota milion dolarów na trading to jest coś po prostu niewyobrażalnego, ale ten problem rozwiązuje kapitał zewnętrzny, który można uzyskać. No i więcej o kapitale zewnętrznym i o prostej ścieżce do zostania prop traderem w następnych materiałach. Więc o pieniądze się nie martw, bo w tradingu, w gruncie rzeczy, jeżeli będziesz miał umiejętności analityczne do pokonywania rynku, to spokojnie możesz się z tego utrzymać. Ale warto podkreślić, że jest to bardzo trudne i zajmuje dużo czasu do nauczenia się. Jeżeli dotrwałeś do końca to znaczy, że interesuje Cię temat tradingu, więc zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale oraz do polubienia tego materiału. W następnym tygodniu dowiesz się więcej o rodzajach tradingu od Padme. Pozdrawiam i życzę udanego tygodnia handlowego.